Cześć, witajcie, z tej strony Buźka. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, bo zagramy sobie w Dead Run, tryb rodem ściągnięty tak naprawdę z CSGO. Jeżeli pamiętacie i graliście kiedyś taki tryb, to wiecie, że skakało się tutaj na bunny hopie, na tych, tak wiecie, tak się odbijało i w ogóle, a tam latał taki właśnie jeden fagas, który wciskał wam przyciski, żebyście no, po prostu umarli. Umarli, Jezus, to złe stwierdzenie. W każdym razie chodzi o to, że musimy dojść na koniec jakby tego i uważać, żeby ten gościu, w tym przypadku jest tutaj ten gracz, nas po prostu nie zabił. Mamy tutaj też takie bloki, które na przykład powodują to, że możemy się cofnąć, możemy skoczyć w lewo, w prawo i takie tam. To też jest przydatne. No te bloki działają na takiej zasadzie, że nas odbijają, ale widzę, że tutaj trochę ciężko mi będzie wskoczyć, za gruby chyba jestem na to skakanie. Z kitu. O! 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 Dobra, udało się. Tu już mamy normalną grawitację. No i cóż, no. O Jezus, wpadłem w wodę, serio? Ale peszek. Kiedyś to się skakało na tych banych hopach w CSGO, jeżeli pamiętacie. Większość osób, która grała kiedyś w CS albo gra do tej pory, to raczej wie, o co chodzi. Szkoda, że do przodu jakoś nie mogę się rzucić. Jeżeli mogę, to powiedzcie mi jak w komentarzu. I pamiętajcie, że każdy 1000 łapek pod wszystkimi filmami z tego miesiąca to jedna pompka jest zrobiona na koniec miesiąca, więc jeżeli chcecie, żebym się pomęczył, to zostawiajcie te kciuki w górę, łapki w górę, prawda? I doskoczę. Na szczęście udało mi się doskoczyć. Tutaj już raczej będzie łatwo, choć tutaj po prawej widzę przeciwnika naszego. Tutaj coś wciśnie zaraz, niech tutaj kolega idzie pierwszy. Bo boję się, że coś aktywuje. O, i właśnie te czerwone bloki nam znikały. Ale tutaj już aktywował, więc możemy tutaj, no. I grę skończyliśmy w 34 sekundy. Ja tutaj chyba nie mam żadnego miejsca. Tak, skończyłem 11 w ogóle, więc było więcej osób, które były przede mną. Dobra, czy możemy tutaj do huba wyjść? Chciałem zobaczyć ogólnie, jakie to są minigierki. Wiem, że to jest też taka fajna gra Gravity. Możecie ją kojarzyć dużo właśnie. O, mogę tutaj za 5 sekund dołączyć. Dużo youtuberów właśnie nagrywało to sobie jako takie tło do nagrywania filmików. Ja też kiedyś chyba raz z tego skorzystałem, że po prostu sobie grali w tą minigierkę i no i leciała sobie w tle, po prostu oni coś tam mówili do was i było fajnie i w ogóle, dlatego też sobie zagram, a czemu nie? W ogóle ten tryb jest dosyć fajny. Gravity, nie wiem czy jest, no, jest tylko Gravity nazwany, ale tu chodzi o to, że spadacie w dół i musicie omijać takie przeszkody. Znaczy większość osób raczej będzie kojarzyło, o co tu chodzi, albo załapiecie od razu po pierwszym razie. Za 5 sekund startujemy, więc zobaczymy jak mi pójdzie. O, wyłączę może minimapkę, będzie troszeczkę ładniej wyglądać ta kamerka. No i teraz musimy sobie poczekać, aż tu się nam otworzy. I na moim teksturpaku trochę szkło tak dziwnie widać, dlatego będę miał problem pewnie tutaj z dołączeniem. Dobra, lecimy, chyba nawet jesteśmy jakoś tak z przodu. Wiecie, ja jestem gruby generalnie, to tu był portal schowany za tą ciężarówką. Dobra, już mnie tutaj Shadow Assassin wyprzedził. I co tutaj mamy za mapę? Boże, ile tu jest bloków. No i niestety, ale rozwaliłem swój głupi, swoją twarz. Oczywiście. Dobra, spadliśmy. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, na jakim miejscu. Spadamy dalej. Siu. Tu gdzieś pewnie będzie woda. Dobra, jesteśmy. Coś mogę zrobić? Retry. Player. Visible. Dobra. Lecimy dalej. Widzę, że tutaj jakieś drzewa. O matko boska. Jak to mam pokonać? Tu chyba tędy trzeba. O, ładnie, pięknie. No już tutaj pierwsze miejsce mamy. Tu już mnie wyprzedzają też ludzie, więc pewnie nie będę nawet na żadnym takim miejscu wyższym. Może mi się tu uda, Bumi jest jakiś przede mną, choć o, i jestem trzeci, tak, jestem trzeci, także spoko, może sobie jeszcze jedną arenkę zagramy albo zobaczymy jakieś inne gry. Tu już można chyba for fun spadać sobie. No tak, już mam flya, więc jakby jestem poza tą kolejką, no ale trzecie miejsce nawet nie jest źle jak na pierwszy raz zagranie tej gierki po takim czasie, ale raz była to taka powalona mapa, której nie byłem w stanie przejść, więc więc lipa. Co tutaj jeszcze ciekawego mamy? Coś takiego właśnie szybkiego bym chciał sobie zagrać, to właśnie
Spleg. Lab. Use your egg blaster to shot blocks and destroy. Nie wiem co to jest, ale. Ale zobaczymy, mogę to kliknąć. Coś tu jest w ogóle? To 74 sekundy do rozpoczęcia. Achievementy jeszcze jakieś tutaj macie. Kurde, ale prawie 2 minuty czekać za startem. Że to nie chce mi się, to wolę sobie zagrać jeszcze raz ten Gravity albo. Gravity albo ten Dead Run jest fajny dosyć. No dobra, możemy zagrać sobie Dead Run, a raczej to będzie szybka gierka. No, musimy poczekać troszeczkę. No i tu mamy start za 15 sekund, więc za 15 sekund będziemy mogli sobie grę rozpocząć. Zobaczymy, w ogóle to kaktus stoi, na przykład a tu uschnięte drzewko, prawda? Jakby ktoś chciał głowy szkieleta, to też tutaj leży. Więc w ogóle tak myślałem, czy kupić sobie statyw jeszcze taki. Aha, tu pokaz mapy jest na początku. Taki statyw z ramieniem, wtedy mógłbym wsadzić mikrofon w mordę i mniej więcej nawet troszeczkę lepiej brzmieć, ale napiszcie, czy tak by było lepiej, czy też nie. Czy ten mikrofon w ogóle jest jakiś taki dziwny? Wydaje mi się, że można by dalej zainwestować w lepszy. Dobra, tutaj pierwsza pułapka zniszczona, druga tu się czai, dopiero kliknął ją, więc ja sobie poczekam. No tu widzicie, wpadli wszyscy. No i przechodzimy dalej. Nie wiem, co oni mają tam zrobić. O, shit! Dobrze, na szczęście, że tutaj byłem przed nim troszeczkę. Tylko, że widzę, że tutaj będzie na mnie czekał. Chyba. Chyba. O, tu będzie. Czekaj, patrzcie, jak go porobimy. Aj, nie dał się, nie dał się. Aha, bo tutaj od góry coś spadało. No dobra. Niestety czai się na moje życie. Ja myślałem, że go tak porobię, a tutaj się ściana pojawia. Myślałem, że ten. Myślałem, że te klocki znikną czy coś. Jezus, jeszcze raz wpadłem. Co za po prostu. Co za pech. No, no cóż. Tutaj jakieś tam TNT wybuchło. To się nie przejmujemy. Co mnie to tam, że TNT pewnie wybucha. Ja mam nadzieję, że mnie tutaj nigdzie nie pacnie ten gościu. Dobra, tutaj aktywował. Następna pułapka. Nie wiem co tu. Aha, tutaj chyba będzie coś. No właśnie, z ogniem. Ale na spokojnie. Znowu te czerwone klocki chyba będą znikać. Kurde, ale mnie wyczaił skubany, no. Ajajaj, brak szczęścia. No i jeszcze wpadłem tutaj do wody. To po prostu jestem najgorszym chyba użytkownikiem tego. Minuta 40. To sobie można przebiec po prostu po tym. Dlatego jakby nie było tej pułapki, to byłoby bez sensu. I tu musimy się gdzieś wybić. Tutaj, okej. Okay. Tu jeszcze skaczą, więc nie jest tak źle. Choć tu widzę, aktywował pułapkę gościu. I znowu tak się na mnie trochę będzie czaił tutaj, kurczę. No jak umarłem? Przecież stałem daleko od tego. Ale żal. Przenikło przez schodek chyba. I tu coś się zapadnie, tak? No, zapadło się. Nie wiem, jak ten gościu tam tak. Dobra. Poleciałem sobie. Lecimy tędy. Tutaj w ogóle co to, o co tu chodzi? Invisible path. O. To jest coś niewidzialnego i... Aha, patrzcie. No, umarłem. W ziemi widać po prostu to, co jest. W tej wodzie po prostu jest jakby takie odbicie, gdzie jest. O, niestety, ale się nie udało. Już tutaj zakończyli. Tam w wodzie było po prostu takie schodki, które były, nie wiem, jakby odbiciem naszym. Dołączymy sobie może do jeszcze nowej gry. Za 55 sekund wystartuję, sobie zagramy. Zobaczymy, może coś lepiej się uda zagrać i myślę, że na tym będziemy zakończymy po prostu tą rozgrywkę. Jeżeli wam się podobają takie rzeczy, to możecie zostawić kciuka w górę. Ja mogę nagrywać takie rzeczy po prostu codziennie, bo to jest naprawdę niezły fun i jakby fajne też uzupełnienie o coś nowego, prawda, na kanale. Dobra, ta mapa jest mi znana, bo już tu wcześniej troszeczkę zagraliśmy.
Także spokojnie będzie jakiegoś tutaj problemu. Cały czas jestem runnerem, więc nie wiem. Nie wiem, czy można wybrać, żeby być tym gościem od przycisków. Co mnie pobawiłbym się też. You know what is five. Dobra, zaczynamy rozgryweczkę. Gość już tutaj czyha na nasze zdrowie. Pierwsze trupy już za płotem. Oh shit. No dobra, na szczęście tutaj uniknęliśmy dzikich strzał. Tu już nie będzie klikał, bo... Tu też już nie będzie klikał. O, tu będzie płomyk. Tutaj się chyba ziemia zapada, tak? Nie, tu idzie taka fala śmieszna. Fajna też swoją drogą rzecz. Tu już czeka na nas. Czy nam tu coś włączy? Ścianę tu włączy, więc jakby nie da się tego przeskoczyć. Jak jest ta ściana? Tu jakieś pistony to też już aktywował i tu... Spadający kamień, więc dosyć spoko. Myślę, że to jest jedna z łatwiejszych map. Aha, tu woda, jak wpadniecie, to giniecie. No tak. Nie wiedziałem o tym. Tu już też zmarnował swoją szansę, żeby nas pozabijać. Tu się woda wylewa, to chyba można przeskoczyć. Ta. Ajajaj. Brak szczęścia. O, jakimś cudem mi się udało, więc luźno. Tu nigdy nie mogę wskoczyć za pierwszym razem, ale tym razem się udało. I lecimy na speedzie. Dobra, już aktywował. No i skończyłem na 7 miejscu, 54 sekundy. Myślę, że spoko wynik. I na tym myślę, że zakończymy. Także słuchajcie, ja się będę z wami żegnał. Mówił oczywiście Buźka. Zostawiacie tego kciuka magicznego, bo to jest ważne. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. No i ogólnie to tyle chyba. Żegnam się. Do zobaczenia. I cześć.